Portal WRC.pl. Dzisiaj o godzinie 9.30 przed Urzędem Gminy Wągrowiec rozpoczął się protest rodziców w sprawie zamiaru likwidacji szkoły w Wiatrowie oraz przekształcenia szkół w Siennie i Łaziskach w filię szkoły podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Wągrowcu. Szkoły, ważna rzecz, ręce od nich precz! Szkoła, ważna rzecz, ręce od nich precz! Chcielibyśmy powstrzymać proces planowej likwidacji naszych szkół, trzech szkół wiejskich w gminie wiejskiej Wągrowiec, szkoły podstawowej w Wiatrowie, szkoły podstawowej w Łaziskach i szkoły w Siennie. Te trzy szkoły mają być dzisiejszą decyzją gminy zlikwidowane. Dwie z nich mają zostać przekształcone w placówki uczące klasy 1-3 i zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest początek ich końca. Za kilka lat sytuacja się powtórzy. Liczba uczniów w szkołach zmaleje, szkoły staną się nierentowne, będzie można je szybko zamknąć. Szkoła w Wiatrowie ma zostać zamknięta na 4 spusty. To jest placówka, która istnieje od ponad 150 lat. Osiąga świetne wyniki. W 2016 roku to była szkoła, która miała najwyższy wynik w gminie. O 22% wyższy niż pierwsza szkoła w Wągrowcu. To są placówki, w których uczy się niewiele dzieci, ale wszystkie te dzieci są dostrzegane, wszystkie są zadbane, wszystkie osiągają świetne wyniki. Wśród tych dzieci są też dzieci z orzeczeniami, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które u nas są otoczone profesjonalną pomocą, mają system lokalnego wsparcia, nauczycieli wspierających, których znają od dzieciństwa, rówieśników, których znają od dzieciństwa, i te dzieci mają być teraz wsadzone w autobus i wywiezione do dużej szkoły miejskiej. Uważamy, że to wielka strata i to życiowy dramat dla naszych dzieci. Proszę mi wierzyć, że w naszych domach od kilku dni rozgrywają się dramaty. A czy były wcześniej prowadzone jakieś rozmowy z wójtem? Pan wójt zaprosił nas 16 grudnia na spotkanie w sprawie audytu, na którym przedstawił potworny wręcz koszt adaptacji trzech naszych szkół, które w tej chwili uczą klasy 1-6, do trybu nauczania 1-8. Według pana wójta koszt adaptacji raptem jednego pomieszczenia, bo tyle potrzebuje realnie szkoła w Wiatrowie, i trzeba dodać, że to pomieszczenie posiada, koszt adaptacji tego pomieszczenia to kwota rzędu 19 milionów złotych. Krótko mówiąc, pan wójt planuje wybudować nam nową szkołę z windą i 8 pomieszczeniami, dlatego że według niego nie spełniamy współczesnych wymogów prawa. Nasze otwory drzwiowe pozostawiają wiele do życzenia. Wysokość naszych pomieszczeń jest skandaliczna. Proszę państwa, dzieci uczą się w naszych szkołach bezpiecznie od 150, od 160 lat. Dlaczego mamy likwidować coś, co dobrze działa? To jest gmina wiejska, ona powinna wspierać oświatę na wsi, a nie wywozić dzieci ze wsi autobusami do szkoły miejskiej. Liczycie, że ten protest coś da? Tak, liczymy, że nasi radni dostrzegą, że są urzędnikami publicznymi i powinni odpowiadać na potrzeby społeczeństwa. Trzy społeczności mówią teraz naszym radnym, że chcą zatrzymać swoje szkoły. Nie chcemy oszczędzać na dzieciach. Gmina podejmuje liczne inwestycje. Koszt dowozu dzieci jest naprawdę wysoki, jest o wiele wyższy niż koszt utrzymania naszych szkół. Koszt utrzymania szkoły w Wiatrowie w ubiegłym roku wyniósł 274 tysiące złotych, które gmina dołożyła ze środków własnych. Reszta to subwencja. 3 lata temu, bo to jest ostatni rok, za który podano takie dane, koszt dowozu uczniów wyniósł 797 tysięcy złotych. Proszę mi powiedzieć, gdzie tu oszczędność? Teraz gmina będzie musiała dowozić 2 razy więcej uczniów. A co na to wszystko mówią dyrektorzy, nauczyciele? Dyrektorzy to są osoby, które poświęciły tym szkołom całe swoje życie. Pani dyrektor w Wiatrowie pracuje tam od 30 z górką lat. To są osoby, które dbały o te szkoły, które pomagały je rozbudowywać własnymi rękoma. Nie wiem, czy pan jest świadom, że rodzice i nauczyciele w Łaziskach własnoręcznie wybudowali salę gimnastyczną. To są społeczności, które od lat dbają o te szkoły. Nie chcą ich zamknięcia. Punktualnie o godzinie 10 rozpoczęła się sesja Rady Gminy. Upominam pana po raz pierwszy. Teraz tak, złożyliśmy petycję do pana... Po dość burzliwej dyskusji, wysłuchaniu głosu protestujących rodziców, radni zdecydowali o likwidacji szkół. Szkoła w Wiatrowie zakończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2023 roku.
Natomiast szkoły w Łaziskach i Siennie zostaną przekształcone w filię szkoły podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Wągrowcu z dniem 1 września 2023. W Łaziskach i Siennie zostaną tylko klasy 1-3 wraz z oddziałami przedszkolnymi. Pozostali uczniowie swoją edukację kontynuować będą w szkole w Wągrowcu. Gmina zapewni im bezpłatny transport i opiekę w czasie dowozu.